Kawa raz, kawa dwa, niebiesko-czerwony byk. Nie jest chill, tańczę jak tańczyłam sam, składa się rym. Ty serio? Pytasz, kiedy zrobię coś porządnie? Przecież sam mimo woli wylewasz życie za koniec. Manipulacja to jedyne, co nas łączy, choć mi też brakuje czasu, szeroko otwarte oczy. Obudź się, obudź się, obudź się. Ryfa, jak patrzę na ciebie i obserwuję cię od długiego już czasu, muszę powiedzieć, że jesteś osobą bardzo wszechstronną, postacią na tej naszej scenie, nie tylko tanecznej. No właśnie, to jest taki gdzie chyba dwutorowo, z jednej strony taniec, a tak naprawdę od niedawna ludzie się przekonują też, że rap. Tak, zgadza się, tak właśnie jest. Co mogę powiedzieć? No nie wiem, czy to jest jakaś specjalna wszechstronność, wiesz. Może gdyby tego było więcej, to by była wszechstronność, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim rozchodzi się po prostu o muzykę. Basically. Ale na początku był taniec, prawda? Więc jakby ludzie cię znają przede wszystkim ze sceny tanecznej. Tak, znają mnie przede wszystkim ze sceny tanecznej, ale to nie znaczy, że ten taniec był najpierw. Wiadomo, że on się pojawił najpierw w ogóle w domu, wiesz, przy jakichś płytach moich rodziców czy cokolwiek. Ale też pisałam od bardzo wczesnych lat, więc w zasadzie we mnie ta droga trochę inaczej wygląda niż na zewnątrz. Ale faktycznie od niedawna rap. Cały czas rap. No właśnie tak od niedawna oficjalnie, ale tak naprawdę kiedy tak ten mezalians z rapem się zaczął u ciebie? Wiesz co, bardzo mam trudności z chronologią, więc jeżeli coś popieprzę teraz, to sorry. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę to się zaczęło wtedy, kiedy wstąpiłam do MSN-u na Grochowie z CBR-em i z Koselem i z chłopakami. Oni mnie tak przyjęli, tam nagraliśmy parę zwrotek. To były takie pierwsze rzeczy. Nagraliśmy demówkę, poszliśmy do hemp shopu z tą demówką i chłopaki nas zaprosili do projektu Dzieci Ulicy. Nie umiem ci powiedzieć, ile miałam lat. 15, 16, no to było jakieś, nie wiem, nie no, nie z 10 lat temu, z 8. Sorry, że się tak wiesz, ale kompletnie daty i czas nie jest mi bliski, więc nie potrafię ci powiedzieć, kiedy to było. W każdym razie później ten projekt Dzieci Ulicy, tam coś tam rapowaliśmy wspólnie. Później to się jakoś wszystko rozmyło, Jasiek z MBH zaczął współpracować bardziej z chłopakami, ja się musiałam zająć bardziej tańcem, co wcale nie znaczy, że zwrotki nie powstawały. Później z kolei poznałam się z Adasiem, z Madą z ZNWP, który poznał mnie z Kajtkiem z ZNWP, no i oni byli chyba takim motywem przekonującym mnie do tego, żebym naprawdę coś nagrała i naprawdę coś zrobiła. No wiesz, no zawsze coś nagrywałam, to tu, to tam, na zajawce totalnej, bez żadnej myśli w przód pod tytułem wypuszczam, robię, jestem raperką, wiesz. Czy to nie jest tak, że tak taniec, życie w tańcu, że tak powiem, i na scenie tanecznej tak było tak bardzo absorbujące, że po prostu nie wiem, nie miałaś czasu, a tak naprawdę dopiero w tym roku twoja debiutancka płyta. Tak było. Od czasu do czasu, tak jak mówiłam, pojawiały się jakieś nagrywki, jakieś teksty, jakieś rzeczy. No a taniec cały czas, wiesz, to jest mój zawód, więc też no, pochłania to multum czasu, to się zgadza. Dokładnie, porozmawiamy o tańcu, o rapie, później sobie po chwilkę jeszcze porozmawiamy, bo jednak od tego wszystko się zaczęło. Hip-hop dance. Chyba wszyscy cię kojarzą przede wszystkim, no, pojawiasz się często na zawodach, niejednokrotnie wygrywasz kontesty właśnie w tej kategorii. Jak to jest z tym hip-hop dance? Bo wiadomo, że jakby wyrósł na bazie breakingu i funk styles, jest jakby, no jak można tak powiedzieć, jakbyś tak miała powiedzieć twoja wersja, jak ty postrzegasz właśnie hip-hop dance? Moim zdaniem to jest bardzo różnie. Hip-hop dance to jest taniec, który tak naprawdę jest tańcem freestyle'owym i czy ma swoje rootsy w breakingu, czy ma swoje rootsy w nowojorskim boogie, to jest wszystko jedno. Natomiast jest pewna miskoncepcja, mi się wydaje, powstała, nie wiem przez kogo i dlaczego, ale jest takie przeświadczenie, że hip-hop dance to jest breaking i party dancing. No i prawda, tylko że party dancing się robi na party. Wiesz o co chodzi, więc dlaczego na konteście na przykład ktoś wychodzi i robi do the gigolo, skoro to powinien robić w klubie z dupą, wiesz o co chodzi, w ogóle
trochę bez sensu. Dla mnie my jeszcze nie wiemy, co to jest hip-hop dance. Wiesz, bitwa pod Grunwaldem się nie nazywa od razu bitwą pod Grunwaldem. Generalnie dla mnie to jest nowojorskie boogie, czyli to, jak Nowojorczycy zareagowali na Electric Boogaloo Style. I to jest dokładnie to, co tańczyli Buddha Stretch i Henry Link i w ogóle całe mop topy wtedy, back in the day. Tylko, że teraz się dzielą trochę czymś innym. I to jest na pewno breaking. Hip-hop to jest hip-hop. Hip-hop tańczymy do breaków. Jeżeli na breakach wyrasta rap i tańczymy do rapu, na breakach i jazzie, sorry, żeby nie było, i tańczymy do rapu, to też jest okej, tylko że cały czas to jest freestyle. Widzisz, my w Europie mamy taki motyw, że musimy wszystko nazywać, że musimy wszystko wsadzić do szufladek, a tak naprawdę uważam, że nie jest tak, że po prostu pozwólmy temu żyć, że jeżeli to jest freestyle do muzyki hip-hopowej, to niech to będzie breaking, niech to będzie boogie, niech to będzie cokolwiek, tylko niech to ma mięso. Wiesz, dla mnie można być dużo bardziej hip-hopowym sprzedawcą hamburgerów w McDonaldzie niż tak naprawdę hip-hop dancerem, więc moim zdaniem liczy się tak naprawdę esencja. Sam ruch nie ma znaczenia. Jakość tego ruchu, twój bounce, twój swag, to jak się nosisz, to co reprezentujesz, to co chcesz powiedzieć, to jest hip-hop dance. Wszystko dookoła, wszystkiego po trochu. A w pozostałych stylach jak się czujesz? Jak trzymamy się tematu, że nie nazywamy, tak? Ale jednak troszeczkę nazywamy, mimo wszystko jednak rozgraniczamy, tak? W pozostałych formach. No Jezu, no jak się czuję? No w chaosie czuję się spoko, kurczę, w lockingu się nie czuję spoko, bo nie lubię się cieszyć wtedy, kiedy mi się nie chce, ale z drugiej strony kiedyś Kuba z warszawskiego funku pomógł mi odnaleźć taki inny locking, taki swój locking, bo kazał nam szukać swojego loka. Jak znalazłam takiego zawadiackiego loka, to stwierdziłam, że jest spoko. No wiesz, w popingu lubię, kocham, uwielbiam, ostatnio bardzo dużo tego robię, ale nie mogę powiedzieć, że się czuję jakoś super w tych stylach, po prostu lubię to robić, a zawsze byłam zwolenniczką teorii, że technika przychodzi później, więc o sobie mogę powiedzieć, że po prostu freestyluję i freestyluję do muzyki i jeżeli to jest funk i jeżeli akurat zdarzy się lock, to się zdarzy, jeżeli nie, to nie, to może będzie top rock, a może będzie jakiś go down, wiesz. Technicznie nie czuję się dobrze w niczym poza hip-hop dance'em i house'em. Czuję się dobrze w top rocku, czuję się dobrze w party dancingu, w tym się czuję najlepiej, oczywiście, wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o techniczne aspekty, to wiodącymi stylami, formami, którymi się zajmuję, jest hip-hop i jest house. Był taki moment, jeśli pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, że powiedziałeś, że już odchodzisz od sędziowania i tak naprawdę nie widać cię na stanowisku sędziowskim, że tak powiem. Zgadza się. Przestałam sędziować, dlatego że stwierdziłam, że są ludzie starsi ode mnie, mądrzejsi ode mnie. Tak, ale stażem ty jesteś starsza od wielu, tak? Ale są starsi ode mnie, którzy nie sędziują kontestów, nie są zapraszani, a uważam, że po prostu im się to należy. I to po pierwsze, wiesz, z drugiej strony oczywiście, że każdy newbie, każda młoda osoba też musi z czegoś żyć i wszyscy pracujemy na swój kredyt, ale to też nie jest zajęcie, które uważam, że ja powinnam akurat wykonywać. Wiesz, ja powinnam być na walce i prać tyłki łakom tak naprawdę, a nie sędziować. Co, czujesz się niezręcznie, że po prostu większość ludzi, którzy startują gdzieś tam już na jakimś wyższym levelu, to są twoi przyjaciele i po prostu nie wiem, niezręcznie ciężko ci ich oceniać, czy po prostu nie chcesz występować jako po prostu w tej roli? Nie, nie chcę występować w tej roli dla siebie. To nie jest tak, że nie chcę być postrzegana jako sędzia, bo w ogóle to mnie nie interesuje. Chociaż z drugiej strony widzisz, no nie oceniaj, to nie będziesz oceniany.
Widzisz, jak sędziujesz, jak patrzysz na ludzi i musisz ich oceniać. Ja naprawdę 2 lata, zanim przestałam sędziować, przesiedziałam całe na stołku i to już było trochę za dużo. I ja do którego koła nie wchodziłam, po prostu, wiesz, wkręciłam sobie opcję, że ludzie stoją nade mną i tylko czekają, co ona zrobi, ona nas ciągle ocenia, wiesz, o co chodzi. I teraz my będziemy ją oceniać i zobaczymy. I po prostu nie odpowiadała mi ta wkrętka, która była moją wkrętką, chociaż uważam, że i tak 50% tych ludzi faktycznie oceniała, ale to już jest ich problem. Po prostu nie lubię tego robić. Nie lubię schodzić ze stołka i tańczyć w cyferze i zamiast się cieszyć i żonglować energią i się dzielić i się jarać kimś na czyimś poziomie, jak coś zrobi fajnego. Wiesz... Zgubiłam zdanie strasznie, ale... Za to często jesteś zapraszana na warsztaty. Widać, że masz dobry kontakt z dzieciakami. A to się cieszę, jeżeli tak, to fajnie. Faktycznie dużo jeżdżę, dużo uczę. Skąd bierzesz na to wszystko czas? Po prostu ustawiam grafik, tak żeby działało, wiesz. Czasu jest mało, snu jest mało, wiesz, odpoczynku jest mało, ale z drugiej strony po co mam siadać, skoro mogę ciągle iść, wiesz. I'm a traveling girl. To jest to, co lubię robić. Chcę podróżować, chcę poznawać ludzi. Wiesz, zawsze wszyscy się mnie pytają, Ryfa, skąd ty bierzesz tyle energii? No, ludzie mi ją dają, wiesz. Inwestycja, prosta inwestycja. Faktycznie często się przebranżowywuję, że wiesz, że w jeden weekend, na przykład wczoraj byliśmy z chłopakami w Kielcach i byłam raperką i graliśmy, wiesz, tam jakieś kawałki. Dzisiaj jesteśmy w Bang Bang Studio i były warsztaty taneczne z hip-hopu, a potem z house'u, no nie, więc bardzo dużo tego jest. Dziennikarsko ostatnio rzadziej, bo mam właśnie rzadziej czas, żeby do tego usiąść, ale wiesz, ja lubię robić dużo różnych rzeczy, nowych rzeczy, lubię, wiesz, stymulować swój mózg do tego, żeby iść ciągle dalej. Pytanie często też zadaję tancerzom, ale no, ta opinia też się chyba troszeczkę zmienia. Jak jeździsz na kontesty zagraniczne, a jeździsz, i patrzysz, później wracasz do Polski, widzisz tą przepaść cały czas, jeśli chodzi o level, jeśli chodzi o taniec za granicą, a w Polsce? Tak, widzę. Tak, widzę. Natomiast uważam, że bardzo dużo na to wpływu ma to, że my po prostu nie jeździmy, że my się nie konfrontujemy, że oni wszyscy między sobą się wymieniają, a my siedzimy w tej Polsce i gwiazdożymy, że jedna osoba coś wygrała, druga osoba coś wygrała, wiesz. I później gwiazdorze, bo wygrałam, staje się nauczycielem tańca i w ogóle sędzią i hej, a tak naprawdę, wiesz, w dupie byłeś, gówno widziałeś, no. I uważam, że to jest kwestia jeżdżenia, kwestia tego, że musimy przestać przepraszać za to, że tańczymy. Wiesz, Polacy też na zagranicznych kontestach to jest dobry temat, bo Polacy na zagranicznych kontestach patrzą w ziemię, tak jakby w ogóle mówili I'm sorry, I'm dancing, but I'm sorry, wiesz. Tyle w temacie. Moim zdaniem, kurde, my mamy waleczność, my mamy charakter, mamy skąd to brać, wiesz. Kurde, b-boys mogą? Mogą. Jeżdżą na tury? Jeżdżą. Chodzą na streety? Chodzą. Dlaczego na przykład hip-hop dancerzy nie mogą tego robić? Wiesz, po prostu trzeba się wziąć w garść i zacząć to robić naprawdę. To nie jest zabawa w hip-hop. Wiesz, o co chodzi? Może to działa w ten sposób, że każdy gdzieś tam lokalnie ogarnia swoje poletka, robi jakieś, dajmy na to, kontesty, czy wiesz, te szkółki, wszystkie i tak dalej. Jakby, i to im wystarcza, zamykają się w tych własnych kręgach i nie, tak jak powiedziałaś, nie konfrontują się z zagranicą, a to jednak te doświadczenie bierze się stąd. Tak? Tak, ale to nawet nie chodzi o samo konfrontowanie się z zagranicą, tylko wiesz, chodzi o to, że za dużo wszyscy chcemy, że jest taka ustalona ścieżka karierowicza, że ja najpierw jeżdżę na kontesty po Polsce, coś tam wygrywam, otwieram szkółkę, prowadzę warsztaty, później staję się street entertainer i robię kontesty i tu się kończy. I właśnie robię sobie takie ciepłe życie, miłe, tak jak powiedziałeś, a moim zdaniem musimy przedłużyć ten okres jeżdżenia, poznawania i dopiero później się zabierać za poważne rzeczy, wiesz, za uczenie. To też, no kurde, to trzeba wiedzieć, to trzeba poznać, to trzeba wyrobić sobie chociaż umiejętność wyciągania wniosków z pewnych sytuacji, a jak
w dupie byłeś i gówno widziałeś, to nie wyciągniesz takich wniosków. Co, nie wiem, za dużo szkółek na przykład jest w Polsce? Nie, im więcej, tym lepiej. Dla mnie, moim zdaniem, im więcej, tym lepiej. Uważam, że każdy ma coś do przekazania i oczywiście, że tak, tylko że nie kosztem własnego rozwoju, bo później się okazuje, że wszyscy są wypaleni. Oj, Ryfa, jestem wypalona, bo ja tyle uczę, jestem wypalony, bo przecież jeżdżę tu, tu i tam. No to musisz umieć wybrać, no kurczę. Wiesz, dziewczyny z mojej ekipy potrafią wybrać, potrafią, kurde, pójść do pracy, do gastronomii normalnie albo do jakiejkolwiek innej pracy i cały czas jeździć i odkrywać, żeby cały czas czuć się fresh, wiesz, to też trzeba umieć robić biznes hip-hopowy i też trzeba umieć uczyć i umieć to wszystko zsynchronizować. Wiesz, mi na przykład też nie jest łatwo, jak ciągle jeżdżę, ciągle gdzieś jestem. Też nie jest mi łatwo, wiesz, mieć ten moment rytuału słuchania muzyki, wiesz, zweryfikowania swoich celów czy czegokolwiek. I to trzeba po prostu umieć. Trzeba być na tyle ogarniętym, żeby to robić. A jak wszyscy nagle zaczniemy uczyć, to nie chodzi o to, że mi przeszkadza ilość szkółek. Mi przeszkadza to, co ludzie sobie robią. Tak naprawdę. I tyle. Automatycznie sami nakładają na siebie jakieś takie ograniczenia po prostu. Tak, tak. Przy czym, wiesz, ograniczenia też rozwijają. To nie chodzi o to, żeby szukać jakiegoś tutaj schematu zachowań też. Po prostu uważam, że każdy powinien mieć ten swój moment of truth i naprawdę zdecydować, co chce robić, czy chce to robić. Tylko, wiesz, problem, mi się wydaje, że problem też polega na tym, że ludzie bardzo szybko jakby zachwystują się tym, już trochę umiem, już otwieram szkółkę, już, wiesz, już wskakuję, wiesz, na ten entertainment i to się kręci. Z jednej strony jest to może dobrze, ale z drugiej strony jest za dużo może tego wszystkiego. Ja mam czasami takie odczucie, że jest może za dużo kontestów, co też, i to nie tylko tyczy się właśnie street dance, ale też breakingu, że po prostu później jest za dużo i to nie jest korzystne dla poziomu niestety. Nie jest korzystne dla poziomu, nie jest korzystne dla vibe'u. Jeżeli masz 3 kontesty jednego dnia, to tak naprawdę na żadnym z kontestów nikogo nie będzie. Wiesz, będzie po kilka osób, bo ten pojedzie wygrać hajs tam, tamten pojedzie wygrać hajs tam. To nie ma sensu. Challenge yourself. Go to motherfucking New York i zrób to tam. Wiesz co, zresztą Pragnę, zrobię to. No właśnie, kiedy wybierasz się do Nowego Jorku? W maju pragnę pojechać z warkoczem do Nowego Jorku. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Odkładam siano, naprawdę, ale widzisz, znowu tutaj muszę pojechać do Nowego Jorku, żeby mi skopali tam dupę, ale muszę też kupić odsłuchy, bo muszę słuchać głośno i dobrze muzyczki, wiesz. No znowu są rozterki, ale zrobię to. Masz rację, tak zostałam na rogu ulic, którymi wożą się Bejrony hip-hopu. Masz rację, pandemonium demonów, antypodprogowo walczących o resztki mojego soulu. Nie zdajesz sobie sprawy, jest ci na pewno łatwiej. Chodź, porozmawiamy, pozwól, że użyję rapu. Masz ochotę na truskawki? Mam z Monsanto Nike, nie są takie fajne, jak zabierzesz susza Nike. Idziemy w stronę odsłuchów, czyli możemy tutaj płynnie przejść już powoli z powrotem do rapu. Więc porozmawiajmy troszeczkę o twojej płycie. Już troszeczkę minęło od premiery. Zresztą ciekawa forma tej premiery była, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale co tydzień w necie były publikowane kawałki. Płyta pod tytułem Puzzle. No właśnie. Zgadza się, tak było. Taką formułę wykminiłam, nie wiem czemu. Wiem. Stwierdziłam, że ta płyta będzie wychodziła po prostu trochę jak serial i że też, żeby nie było tego za dużo. Być może był tam jakiś niecny plan, żeby powstał głód jakiś, chociaż nie wiem, czy powstał. Wiesz, poza tym chciałam też zaprezentować każdy z tych numerów oddzielnie, dlatego że ta płyta jest tak nieukonstytuowana, jest tak bardzo się różni i vibe'owo, i tekstowo, i no, tematyka płyty jest bardzo... Trzeba od razu zaznaczyć, że niektóre kawałki miały już jakby swoją przeszłość, a niektóre były zupełnie fresh, tak? True. No, Puzzle układałam bardzo długo, tak, to się zgadza. Widzisz, to jest taka forma trochę mojego dossier, w którym po prostu pokazuję, jak to było, jak to jest i co to będzie. I tyle, no. Jakby nie ma tam większej filozofii po prostu. No i pytanie, jak to jest właśnie? Jak to jest? Co jak jest? No właśnie, no jak to jest z tym rapem, z tymi kawałkami, z inspiracjami? Może opowiedz po prostu troszeczkę. Dobra,
chyba pierwszy kawałek, który nagrałam najdalej w czasie na tej płycie, to jest Plastik, kiedy to się strasznie wściekłam w ogóle na plastikowy świat i tak dalej. No to chyba każdy wie, od zawsze byłam mocno antysystemowa, zresztą moi rodzice to punkowcy, wiesz, taka sytuacja. Więc ten Plastik jest hardkorowy dosyć, jest taki, wiesz, w ogóle tam są jakieś słowa chore, które na szczęście Buba zaskreczowała, bo tam były takie rymy jakieś beznadziejne. Ale stwierdziłam, że chcę to wypuścić i że będzie fajnie. Później chyba pojawia się Serce i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, wszystko mnie inspiruje tak naprawdę. Czuję, że mam takie dwie ryfy. Jedna jest antysystemowa i taka zbuntowana i taka, która wie, że ma rację i strasznie chce to powiedzieć, chociaż czasami mam problem z tym, że te teksty są tak zawoalowane, że może nie do końca jest to zrozumiałe. I tą drugą ryfę, która jest bardziej soulową raperką, która mówi o szczęściu, o sercu, wiesz, która chce się też trochę zacząć bawić głosem, która chce, wiesz, po prostu szerzyć peace and love and understanding i takie rzeczy. Na pewno ta mocniejsza strona jest w kawałku, który chyba jest najbardziej znany przez to, że teledysk został stworzony do niego, mówię właśnie o Towarze. Browar, zgadza się, jest, Towar jest najświeższym kawałkiem, on też jest na puzzlach jako bonus track. Bardzo go lubię, jest wiadomo 1000 razy lepiej napisany w ogóle niż Plastik, mam nadzieję. No co ja mogę więcej powiedzieć, no Towar. Towar. A jak się w ogóle odnajdujesz na tej scenie, jednak jakby to nie patrzeć, zdominowanej, to też pytanie dosyć sztampowe, zdominowanej przez mężczyzn. No ale mamy raperki w Polsce i jest ich kilka i gdzieś tam widać je na scenie. Jak się w ogóle odnajdujesz wśród nich? Ja się odnajduję zazwyczaj doskonale w każdej sytuacji w sumie, więc nie czuję się źle, nie czuję się zdominowana, a nawet jeżeli czasami zdarzają się takie sytuacje, że ktoś usiłuje mnie zdominować, no to i tak jakby moją decyzją jest, czy się na niego wkurwię, czy nie. Wiesz, co chodzi? I decyduję się nie wkurwiać, bo mi jest wszystko jedno. Dla mnie rap jest jeden. I czy to są raperzy, czy to są raperki, dla mnie to jest okej. Rap się nie dzieli na damski i męski, już na pewno. Rap się dzieli na dobry i chujowy. Wiesz, nie? Nie możemy usłyszeć ZNWP i tak naprawdę tylko ich. Tam nie ma więcej gości i to widać też od razu, że jakby nie potrzebujesz, ani nie masz chyba jakiejś takiej potrzeby, żeby, nie wiem, wywozić się na plecach innych artystów. O, hell to the no, no co ty, tak się nie robi, tak nie można w ogóle. No, nie bez kozery o tym mówię, bo jest jednak kilka przypadków, może nawet więcej, na polskiej scenie, że ludzie tak jednak robią, tak? A to już ich problem i gratuluję i pozdrawiam serdecznie, ale ja uważam, że po pierwsze to jest jakiś pierwszy składak moich rzeczy, więc powinien być mój, a nie czyjś i mieć miliard fitów na pierwszym albumie, który tak naprawdę no jest pierwszym albumem, ale jest, tak jak mówiłam, CV-ką bardziej rapową. Uważam, że taki album nie powinien zawierać w ogóle żadnych fitów, a to, że jest tam ZNWP, to w ogóle też dosyć mocno przypadkiem, bo kawałek Baba w ogóle został nagrany w bardzo, bardzo ciekawych okolicznościach. To, że pojawiło się tam ZNWP, to tylko znaczy, że oni byli, robili to ze mną wtedy i tak wyszło, a poza tym uważam, że akurat jeżeli ktoś miałby być na tej płycie, to właśnie oni, bo to oni byli tymi członami, którzy mnie popychali w przód cały czas, jeżeli chodzi o rap, i inspirowali i tak dalej, i tak dalej. So Lazy One, twoja DJ-ka i przyjaciółka, często występujecie razem. Jak długo współpracujecie? Bo to znaczy z So Lazy One współpracujemy bardzo długo. Ładne parę lat na parkiecie, bo Lazy jest częścią twojej starej team.
nie od wczoraj. Natomiast jeżeli chodzi o płytę, to w momencie, kiedy zaczęliśmy ją gdzieś tam składać i ja miałam jakieś wizje cutów, wizje scratchy, po prostu zwróciłam się do niej, jako że ona się zajarała DJingiem i turntablizmem, żeby współpracowała ze mną. Jest mi niezmiernie miło, wiesz. Obydwie się rozwijałyśmy, strasznie dużo było burzą mózgowania, strasznie dużo tam było poprawiania ciągłego, ale wydaje mi się to fajny proces i no nie wiem, ile to mogło trwać, z rok, z półtora roku, coś takiego, tak mi się wydaje. A jak w ogóle na koncertach, bo grasz koncerty, ludzie, nie wiem, znają twoje kawałki już na pamięć? Nie, nie znają. Nawet, no powiem ci tak, no wiesz, generalnie mojego rapu słuchają moje ziomki i to jest zajebiste, strasznie to lubię, w ogóle uważam, że najlepiej, ja też lubię słuchać rapu moich ludzi. I tylko moje ziomki tak naprawdę z Warszawy, ludzie, którzy chodzą na te undergroundowe koncerty, na te rap revir, jamy i wszystkie inne tego typu, oni znają faktycznie, ale cała reszta nie. Tancerze, taneczny świat? Nie. Publika Hemp Gru? Nie. Czyli jakby tak, scena taneczna jakby, nie wiem, jara się tobą tanecznie, ale już rapowo nie? Jak to działa? Znaczy, uważam, że ta sytuacja każda ma dwa medale i że są ludzie na pewno, którzy jarają się mną tanecznie, w ogóle za kurwa, co za bzdura, którzy jarają się mną tanecznie i nie jarają się rapowo. I chwała im za to, jakby każdemu może się podobać to, co jemu się ma podobać, no jakby wiesz, come on. I jest też ta druga strona, że ludzie propsują mnie z góry, że Ryfa, ta co tańczy, a Ryfa, daj płytę. Wiesz, że to działa w drugą stronę i tego akurat motywu nie lubię. Już wolałabym, żeby się nie jarali rapowo, skoro jarają się tanecznie, niż mają się jarać rapowo, bo jarają się tanecznie. To w ogóle nie, najgorzej. No przecież nie będę jak MF Doom latać, wiesz, czy jak Niełk w torbie na głowie, ale no nie lubię być propsowana z góry i różnie to bywa. Znaczy wiadomo, że część tych tancerzy zna, wiesz, są na koncertach, towar, towar, albo baba, baba i że to wszystko działa, ale generalnie mało ludzi zna teksty, jeszcze poznają, wiesz. No. Wszak refreny masz chwytliwe. Wszak, oczywiście, po co bać się serca, co to za tendencja, No wiesz, trochę z tą płytą to jest tak jak z pamiętnikiem, że czytasz pamiętnik po 10 latach i myślisz sobie, a spoko, hi, 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 taka wtedy byłam. Jest spoko, ale jak czytasz pamiętnik po pół roku albo po roku, to myślisz sobie, oh, really? Czy to jestem ja w ogóle? Kurwa, no nie, wiesz. I takie odnoszę wrażenie, nie, wiesz, bardzo szanuję te kawałki, bardzo generalnie szanuję swój progres i chcę, żeby był coraz większy, no ale wszak chwytliwe refreny niektóre wywołują u mnie szczery uśmiech. Okej, no więc zatem co dalej? Szykujesz następny materiał, czy skupiasz się na razie, nie wiem, właśnie na tańcu? Jak to wygląda u ciebie? Cały czas pracuję, cały czas piszę. Mam ryzę 500 kartek, którą ambitnie mam zamiar zapisać. I pracuję, kombinuję, wiesz, bardzo dużo słucham teraz muzyki, jestem taka odświeżona po wakacjach, mam muzycznych bardzo dużo pomysłów, dostałam od twojej starej lekcję śpiewu u pana Janusza, więc idę na pewno na lekcję, piszę cały czas, kombinuję, więc materiał na pewno się pojawi, ale chciałabym to zrobić spokojnie, chciałabym, żeby to był materiał obszerny, żeby być może był podzielony na jakieś te dwie strony, bo też różnie piszę, czasami tak, czasami siak. Na pewno się pojawi, ale nie prędko. Nie prędko, na pewno do sieci będą wypadały jakieś numery pojedyncze, jakieś bęgerki, nie bęgerki, one-shoty, nie one-shoty, bo to się na bieżąco dzieje cały czas, ale jeżeli chodzi o album, to myślę, że to w latach można liczyć. Jedno brązowe oko, drugie zielone na pół, z kawałkiem tęczy w kolorze blue. Sercu rytm w głowie, rapy w nogach, w kurwę funku, niemieckie nazwisko, jedno z dwóch. Plus dyskalkulia walutowa, bo obywatelka świata, mam papiery, zapisałam sama. W szesnastkach dajcie już spokój, większość z nas potrafi skakać, nie liczy się żadna rasa, jak idziesz baku bakać.
jakieś takie tendencyjne pytanie mi przychodzi do głowy, ale jako, że w sieci nie odnalazłem za wielu wywiadów, więc tak naprawdę chętnie się ludzie pewnie dowiedzą, co masz do powiedzenia. Więc czy jest na przykład jakiś artysta w Polsce, z którym byś chciała taki featuring, przypuszczalnie, dokonać takiego? Artysta, którego chciałabym zaprosić? Na płytę. Kurde, dobre pytanie. Tak, na pewno chciałabym na płytę zaprosić moich ludzi i to jest pewnik. Na pewno chciałabym zaprosić na płytę wokalistów i wokalistki. Na pewno chciałabym mieć na ficie instrumenty, żywą wiolonczelę, trąbkę, takie rzeczy. Natomiast jeżeli pytasz o raperów i raperki starszych, starzem ode mnie, to nie. Ja nie jestem od tego, żeby ich zapraszać. Wiesz, o co chodzi? To jest trochę taki niewypowiedziany kodeks, że to ja mam pracować na swój kredyt i wtedy, kiedy zasłużę, to może i oni się zajerają, to może oni mnie zaproszą. Wiesz, ja naprawdę są artyści, z którymi chciałabym współpracować. Na pewno byłby to mój, wiesz, bohater z dzieciństwa i inspiracja, czyli Eldoka. Na pewno chciałabym coś nagrać z Lilu. No multum tych ludzi by było. Tak a propos Lilu jeszcze. Rozmawialiśmy o tych raperkach na naszej scenie, ale właśnie czy są jakieś, już domyślam się, że Lilu właśnie przez ostatnią twoją odpowiedź, które właśnie cenisz i które, nie wiem, są dla ciebie jakimś tam wyznacznikiem? To znaczy, umówmy się tak, że wyznacznikiem dla mnie jest dobra muzyka, więc jeżeli zainspiruje mnie dobry kawałek, to fajnie, a jeżeli nie, to nie. Bardzo unikam syndromu bohatera. Są ludzie, których cenię i szanuję i mogłabym ich wychwalać w niebiosa. Natomiast jeżeli chodzi o raperki, to lubię niektóre traki, wiesz. Na przykład, kurde, uważam, że Wdowa jest tutaj OG-ską naszą. Jest pierwszą osobą, która wydała płytę w tym kraju tak naprawdę. I też bardzo to cenię. Anię Sól zawsze strasznie ceniłam i żałuję, że jej nie ma. MC Monę bardzo cenię. Cóż... Głowa moja kochana. No i Głowa, ona jest taka kochana. Wiesz, są jej traki, które uwielbiam, a są jej traki, których nie uwielbiam. To jest normalne. Natomiast nie ma takiej jednej postaci, która by, wiesz, była sztandarem dla mnie wszystkich raperek. I też nie uważam, żeby to było źle, bo nie uznaję absolutów. I uważam, że wiesz, że otwarta głowa i muzyka jako taka też nie powinna ich uznawać, przy czym szacunek naprawdę się należy, wiesz, wielu, wielu osobom i nie chciałabym tutaj kogokolwiek pominąć. A jak to u ciebie wygląda koncertowo? Nie wiem, pojawia się coraz więcej propozycji zagrania koncertów? Pojawiają się, dzwonią ludzie. Nie ma tego jakoś multum, wiesz, dwa razy w miesiącu, chociaż to jest w sumie jak na mnie to multum. Dwa razy... Nawet nie, że na ciebie, no wiesz, generalnie no, tak naprawdę wydałaś debiutancki materiał dopiero, tak? No tak dopiero, on tak wychodził, wiesz. Koncertów bywa trochę, czasami są to koncerty przy okazji jakiegoś hostowania, jakiegoś eventu. Czasami są to koncerty na bibach tanecznych, przy bibach tanecznych. Czasami chłopaki z HG mnie zabierają ze sobą gdzieś tam, jak jedziemy z Dilgangiem. Właśnie pierwszy raz mnie zabrali wczoraj, więc to czasami to przegięłam. Są, wiesz, w Warszawie jakieś koncerty undergroundowe, które się gra, natomiast takich dużych, pełnometrażowych koncertów nie gram dużo. Może było ich ze 3, może 4. Sam fakt, że wiesz, że jesteś w stajni, nazwijmy to, Dilgangu, powinno być dla ciebie jednak pomocne, tak? Tak, jak najbardziej. Wiesz, chłopaki tak naprawdę bardzo pomagają, zawsze pomagali w różnych aspektach, czy to były taneczne, czy to były nietaneczne, zawsze było w porządku. Natomiast teraz dopiero to się wszystko zaczyna odkrywać, oni dopiero zaczynają wyciągać ze mnie pewne rzeczy.
I uważam, że wszystko musi iść swoim jakimś naturalnym torem. Wiesz, że jeżeli będą chcieli zainwestować, to zainwestują i tak inwestują multum, wiesz, w produkcję klipów, w ogarnianie jakichś rzeczy, w pomaganie, wiesz, jeżeli chodzi o dystrybucję płyty. Więc tak to działa i tak chyba powinno działać. I ja czuję pomoc, zresztą też, wiesz, pomoc dla mnie to jest wsparcie. Jeżeli oni mnie wspierają, to dla mnie to jest super. Jeżeli wspierają mnie jakoś tam finansowo, czy żeby trochę rozdmuchać ten materiał, też spoko, ale naprawdę ja się nigdzie nie pcham. Ja mam co robić, robię muzykę, chcę, żeby ktoś jej słuchał, wiesz, nie będę hipokrytką, ale wszystko w swoim czasie, wszystko naturalnie, wszystko spokojnie, wiesz, każdy się musi rozwinąć, żeby też nie było tak, że nagle coś rozdmuchujemy i później, wiesz, glam rap robi ryfa, nie ma cycków albo cokolwiek. Tylko chciałabym być akurat muzykiem kiedyś, któremu da się dojrzeć. Wiesz, że ja będę sobie spokojnie szła, ja się nigdzie nie spieszę, stary, nigdzie się nie wybieram. I'm here. Dokładnie, czyli co? Ty będziesz teraz pracować nad nowym albumem. Czy jeszcze do pierwszego albumu jakieś klipy będą? Bardzo bym chciała. Ja planuję jeden. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, wiesz, w stajni, elo. Ale bardzo bym chciała, tak. Czyli ja dziękuję za wywiad. Jeśli chciałabyś jeszcze jakieś dwa słowa do swoich wiernych fanów, to proszę bardzo. Tak. Chciałabym wam powiedzieć, żebyście słuchali dobrej muzyki, bo muzyka nie dzieli się na kategorie, muzyka nie dzieli się na damski i męski rap, tylko muzyka dzieli się na dobrą i chujową. Dobra? Peace, stay rock steady, riff or read, your gang family. Robił ze mną wywiad Tommy Boy. Ah! Bang, bang, bang.